Kto dzisiaj takiej opowieści będzie słuchał? Kto wśród polskich pól i dróg pochyli się, odnajdzie ślady tych, co życie swoje rzucili na stos? A przecież tutaj żyli, choć zapłaty nie dał im los. Tak, to on się na Kresach urodził. Ta parafia wysokolitewska, tam chrzczony był. No i ta na kolonii Łumna się urodził. Zimińskiego Aleksandra znałam od 1946 roku. To było dziele, znaczy był Zygadło, dowódca jego. I wtedy znaczy zapoznałam, ale nie tylko ten, znałam ten oddział jeden. Znałam kilka oddziałów. Znałam oddział Dzidin, znaczy Zygadły, znałam Dzidin, oddział bardzo duży, który kwaterował. Przeszło 120 żołnierzy z kuchnią, ze wszystkim, oni jak już kwaterowali, to duże oddziały miały. Znaczy znałam jeszcze oddział tego Jodły. Znałam, znaczy Sobola oddział, także tych dużo, ale najwięcej to pracowałyśmy przy oddziele, znaczy tego Zygadły. To znaczy i wtedy Myńskiego najwięcej zapoznałam w 1946 roku, aż do 1950 roku. Aleksander Młyński wraz z ojcem Władysławem walczyli w Powstaniu Warszawskim. I po upadku Powstania Warszawskiego przez Gołąbki i Ursus wydostali się do Puszczy Kozienieckiej. I tu, stąd od Puszczy Kozienieckiej, ukrywał się w tym Kardłubku. Stamtąd z Kardłubka wyszedł, wstąpił do oddziału Zygadły i walczył do 50 roku z komuną bez przerwy. Był Baniek najstarszy z chłopaków, nie? I Heniek, i Olek, to ich było trzech. Później była ta Wielka, ta moja Wanda, Marysia i Jadzia Niemowa, ostatnia. Cztery było i trzech chłopaków. Ponieważ oni przyszli z Zabuga i byli na podwórzu, oni końmi przyjechali, wozami. Jeszcze konie były nie w Chomutach, tylko w takich łękach. Tak jak na wschodzie tam jeździli na Ukrainie. I ich przyszło pięć rodzin. I byli u nas dwa miesiące, dwa i pół na podwórzu do chwili, aż dostali po niemieckie gospodarki, bo Niemcy jak front na Wiśle, bo ode mnie do Wisły jest 13 kilometrów, jak front w nocy ruszył na Wiśle, Niemcy dostali, panie, rozkaz uciekać do Ostrowca na stację i zabrać tylko tyle, co ze sobą. No i te gospodarki zostały i oni jak przyszli z Zabuga, to tatuś taki był, bo to były takie po wojnie, jak rady sołeckie założone, nie? To był sołtys i ta rada miała cały głos na wsi, panie. No i tam był bratusia brat w tej grupie, co przyszli z Zabuga i czekali na przydział tych gospodarek. Tam nie było tak, że można było łapać i dostali te gospodarki przez gminę Siemno. Później już to przeszło. Jak dostali, każdy dostał, tatuś się zrzekał tych gospodarek, bo miał trzy i oni to objęli, zaczęli gospodarzyć na tym. No i w tym czasie właśnie tym był Olek Młyński, panie, z całą rodziną na podwórzu. To on był wysoki, chłopak zbudowany, grzeczny, uprzejmy, ale on już za Boga przyszedł jako partyzant. On już za Bogiem należał do partyzantów.
przyszedł, był przez półtora roku, był tak chłopak wyrobiony, że szedł na zabawę zaraz po wyzwoleniu, to sobota, niedziela, na wsiach zabawy były. To on, panie, nie dał sobie w kaszę napluć, nie było silnego na niego. Nie dał, że jakiś tam bandzior czy coś, tylko na siłę porozganiał, bo jak tam popiło się bractwo, to tłumił to, to panie. I to trwało może z półtora roku. We wsi Gozdawa była zabawa u mojego brata, u Kucharskiego, niejakiego. Brat się ożywił tam u tego Kucharskiego w Gozdawie, to kilometr od Drugala mieszkania. No i na tej zabawie był chyba niejaki komendant Rzeczniowa w stopniu starszego sierżanta. No i spotkały się na tej zabawie obydwa i mówi tak: Olek, tyś taki chojrak, wszystkich tu kładziesz, rozganiesz, stłuczesz, patrz, mam tę tetkę w ręku, jak mi zabierzesz, o zakład, mówi, jak zabierzesz, to zakład wygrywasz. No założyły się o 3 litry bimbru. Byłem na tej zabawie, jako łebek, ale byłem tam. Ze względu na to, że brat to mieszkał, bo to w tym mieszkaniu była ta zabawa. No to tym swoich trzech świadków i tym wyszły na podwórze, wypiły 1,5 litra tego bimbru, no i tym zakład. Ten drugi jakoś doleciał na niego, złapał, czasu o zimie pistolet wyleciał. Druga pistolet, to też nie przegrałeś. Ten mówi, ja jeszcze nie, ten chyba, komendant. Jeszcze nie przegrałem, bo on mówi, patrz, pistolet na mało, miał w kieszeni drugą tetkę. I zaczął dymu drugalowi pani strzelać pod nogi. No to ty mówi, pozbędziesz się i ty drugi tetetki. W takim zielonym mundurze chodził ten Młyński i w spodniach był, to w czarne spodnie miał. No, wtedy pamiętam jak dziś, bo dłuższy czas chodził w tym. No i panie, doszedł drugi raz, zabrał obie te tetetki. No i mówi, już ci ich nie oddam, panie. Zabrał tetetki, był u nas na wsi. Traczyński się nazywał, sołtysem Janek, na samym końcu wsi mieszkał. No i poszedł, panie, do tego sołtysa zaniósł w nocy te tetetki. Mówi, jakby UB przyjechało, to masz oddać i powiedzieć, że do tego komendanta tetetki. Ale ten komendant zadarł wcześniej tam, oni się rękawiki nazywali z osówki, pochodzi to za 7 kilometrów od nas. One były straszne zadziory, pijatyki, obu dwóch braci, Maniek i Stachu. I panie, on im kiedyś wciski ten komendant spuścił. To proszę pana się wróciły, bo już się ta zabawa po tym zakładzie rozeszła. Wróciły się, a ten jeszcze chyba chodził, utykał tak po tej zabawie. I dopadły panie, tak go skatowały, że 18 sztuk bagnetem modziur zrobiły. I proszę pana, tego Hebę na wóz do Jurzy wiezły do szpitala, bo nie było bliżej nigdzie lekarza. Zanim go dowiezły do Jurzy, to się wykrwawił i zmarł po drodze. Rano UB przyjechało, panie, i to wszystko spłynęło nie na tych dwóch, panie, rękawików, tylko że to Młyński zrobił, bo widziały ten zakład, jak te pistolety modliły, że to Młyński zrobił. A UB jak przyjechało, to on przez drogę u wuja mojego uchodały był w oknie i za firanki się przeglądał. No to panie nie miały co zrobić, jego nie dorwały, panie, to wzięły, całą rodzinę aresztowały. Zabrały do Siedna na posterunek. To ich tak męczyły przez 6 tygodni, że jedne puszczały z posterunku Siedna, dochodziły do domu, to i drugie zabierały i tak ich przez 6 tygodni badały, panie. U nas był na parafii w Siednie ksiądz Domański, Stanisław Domański, ksiądz. I on przeważnie uczył w szkole, w szkołach religii. I ktoś go, ten Traczyński, co on zdał u niego te pistolety,
poinformował tego Młyńskiego, że zgłoś się do księdza Domańskiego, on cię tam wkręcił na partyzantkę. A i w ten czas tego ubowce, to już zanim tu ścigali, na Jaworze były ubowce, tu jeden dał znać, bo był zły na tego drągala. No i moment, przyjechały te ubowce i panie, i do tego, to ledwo uciekł tam, żeby w stodole nie była deska, no już chyba, bo tam przechodził nieraz, to chyba już było specjalnie naszykowano. No i on przez tę stodołę i w pola, to były te garście z owca, to tutaj dobrze, że tak się zatrzymały w tej stodole, myślałem, że on tutaj gdzieś się tego zatrzymał, a on ze stodoły poszedł tego, no i jechał Chadała ze Stacha ojciec. Aha. Jechał z dwoma kobyłami w Jusłowiec na tego. No i on krzyknął, tylko mówi, Chadała, ratujcie mnie, bo ginę, mówi. No jak cię mam ratować? No kobyły mi dajcie tego. No to bierz tego. No i panie od grzebięcia kobyła zdążył tam na te postronki poobrzynać, czy tam jak, i siadł na tę kobyłę, no i uciekł w ten las tutaj długowolski. A jak uciekał, to te strzały, to te garście to tak fruwały. I zaczął na tym koniu uciekać, ale jak oni zauważyli, że on już jest na koniu i taka odległość, to chcieli koniecznie albo jego, albo konia zabić, panie. No bo na drugi dzień słyszałem jego rozmowę, wrócił się i opowiadał, że jeden z karabinu tylko celnie strzelał, bo tego konia trafił w dolną szczękę, panie. No i panie uciekł na tym koniu, UB na samochód, dojechali do lasku, ale do lasu się bały wejść. Za nim tak biły. No i nie zabiły go. No i on wyjechał, panie, do tego lasu. Dał tylko salwę. No i tam poszedł do faceta i mówi, tego konia masz odprowadzić do Chadały, bo jest ranny. Niech go leczy, ja wrócę, jakby zdech, to ja zapłacę za to wszystko. No i tam na tym, na wygodzie, tam chłopa spotkał, no i dał tę kobyłę mąż, aby zaprowadził do lecznicy, a lecznica była w Siennie. Ksiądz Domański go skierował do Bukały, do Zbycha, bo i Momaniek był, a Zbycho był pseudonim, bo tam ludzie mylili, że ich jest dwóch braci, a to tylko był Maniek, a pseudonim miał Zbycho. Oj, z tym Zbychem się wziął za ręce, panie, i chodzili 2 lata, to tak, ruskie krowy miały z zachodu, to zabierały część tych krów i rozdawały ludziom na wsi, panie, te krowy. Owce gnały to samo, konie to samo. Nie to, że zabijały, tylko zabrały pół wasze, pół nasze. I rozdawały biednym ludziom to. Później już mu się za bardzo ubrał, zabierało do skóry. Tam, bo ludzie w okolice już znali później, a przeważnie Zbycha znali, bo Zbycho to cała okupacja chodził, panie. No i panie, nie było tam wyjścia u nas. Całe czasy wisiał zarzut tego Heby, że to z jego ręki zginął ten chłop, panie. I to UBE chciało się na nim pomścić. Ale że on był zawsze sprytniejszy od nich, i nie mogli go dorwać w żaden sposób, panie. Upłynęło 1,5 roku, panie. To było na jesieni, już pod jesień. Zbieraliśmy owiec w polu. Jedzie Olek Młyński na rowerze, Bałtyka rowera, miał nowy rower.
I tak tatuś się obejrzał, ale gdzie ty jedziesz? Mówi, zawsze cię tu ganiają, szukają, nie jedź tam. A ja do sąsiedzie zobaczyć, mówi, jak tam, mówi, na wsi ludzie żyją. Tak ładnie rękę trzyma. Dzień dobry. Dobry. No gdzie ta Józna wieczorowego? No. Gdzie ta już jedzie ta wieczorowego? No i wjechał, to pojechał do nas na podwórze, pojechał do drugiego sąsiada, a do siebie do domu nie. A ojciec jego w tym czasie zebrał wóz zboża i przyniósł do domu i na klepisko, do stodoły wstawił. Panie, a on pojechał tym rowerem, panie, i weszedł na klepisko. Tyle, że się przywitał, ogląda się cały samochód UB. Za nim. To ich dzieliło 50 metrów. Panie, i on tylko krzyknął, mamo, nie chciałem widzieć, żebyście widzieli moje śmierć, dzisiaj zginę. Miał przechadzki, panie, to cholera, że drugi raz byliśmy tam z moim kolegą z Wólki w Wiłży. No i one to tego w Lipsku. No, on nie był sam, tylko był, no, kilku ich jechało tym samochodem. No i tego. Z Lipska, no, przyjechał do Jiłży. W Jiłży, żeśmy jak raz byli w takim sklepie odzieżowym, co te towary były. No i wpadły tam do ludzi. Wiesz, tak, chłopiec, tego, ten towar, mówi, na pamiątkę ode mnie. Tego. No i myśmy z tym kolegą, z Derlotką, wzięli te powale i tego, i trzymamy tego. Ale, no gdzie my tu, cholera, no panie, i tak nas złapią z tym, i tak, jak u nie odjadł. No ale tak, pokąd one tam były, to myśmy trzymali ten towar. A jak one odjechały do Radomia, no to my ten towar rzucili do domu, do PKS-u. A jego, panie, zaatakowały w Radomiu, tego uciekł do kościoła. W kościele było trzech księży. Oj, raz, dwa, przebrał się za księdza i szukały tam jakieś zakowarzyki były w kościele. No i nie znalazły go, bo był księdzem przy ołtarzu. A tam UB ich, jego rodzinę to tak prześladowało, że po sąsiedzku przez drogę zrobili posterunek. I to gdzieś spała, a w nocy chodziły i czekały, że on przyjdzie do domu, ten drugar, panie. Ale on miał tyle łączności, że nie musiał, wszystko w domu wiedzieli i on o nich wiedział. I panie, później ten posterunek nie zdał im żadnych, tam przychodów nie było. Wzięli, zrobili u nich w domu posterunek, panie. Także jak szły stworzenie obrządzać, panie, to za nim szedł bowiec. Do kibla szedł bowiec. To było przez 3 miesiące. Tak. Nie dawało rady. Nie mogli drągala dorwać. Tak, to w ten czas było. Ja jak to już później wydostał się, uspokoiło się z tego kościoła. No i poszedł na posterunek do ubowców. Jak raz tylko był ten główny ubowiec, a przebrał się za dziada takiego, jak to chodzi dziady potem. No i mówi, może by mnie ma tu komendant Sparna, co, bo no nie mam chleba, nie tego, tak po dziadowsku, no tak. No i ten komendant mu dał 100 zł, te czerwone, co były. Te przychodzą ubowcy tego, a jak wychodził, to już cholera miał tego, tego, że kartkę już nalepił na tego, na drzwiach, że
takie i takie dał Drągalu, wsparł Drągala na 100 zł. Panią co da odgrywał? Ale do jakiej partii należał? Do jakiej? Do niejakiej. Do swojej partii. No ale był tego... Był tam takim partyzantem, no. To znaczy, on był przeciw komunie. Komunie było. Przeciw komunie był. Oj, panie, później się przeniósł tu, na ten teren, bo tu go nie znały, panie. Bo on jak widział, były kolejki, panie, kartki były, przydziały były. To jak jechał rowerkiem i zobaczył kolejkę, co tu jest? A no cukier będzie, coś tam jeszcze będzie. Weszedł do sklepu, siadaj tu za tym, za ladą do sklepowego. Proszę podchodzić, brać co komu potrzeba. Rozdał towar, kartkę napisał, wydał towar, rozdał ze sklepu Drągal. Pieczątkę miał, swoje bił pieczątkę. Oj, ludziom pomagał, a nie to. Był dokusą komunistą, panie. Jak tam się dowiedział, że tam jakiś ormowiec, panie, szykuje, skarży na niego, donosi, to przyszedł w nocy, nie zabił, ale tak spuchł, że tam może i do dziś dnia, jakby żył, to by pamiętał. Tak leł, panie. Na przykład w Mniszku była taka sytuacja, że przyszedł do sklepu, taka restauracja była i on nie zabijał, ale człowiek, który był, stanął, bo tam mu coś popadł, pił tyle gorzały, że za 3 godziny znowu za ileś umarł. Ale on go nie zabił. Wiele, wiele takich było. Przebierał się na przykład w odzienie kobiety albo jakiegoś tam furmana. Zostałem przeszkolony, po prostu powiedzieć, przez Drągala i do Łęgę oraz Jastrzębia. To było w roku 1947. Tam właśnie na miejscu, w tym miejscu, gdzie zginął. I oni mnie przyjęli do grupy. I proszę pana, moim zadaniem, moim celem było rozpoznanie terenu, tak jak gminy Wolanów, gminy Wieniawa i Przytyka. W szczególności posterunki, na których gromadziły się Służba Bezpieczeństwa i jednostki KBW. To było, moim zadaniem było mniej więcej obliczenie jej liczby żołnierzy KBW, bo u Beków to tam było po dwóch, po jednemu, przeważnie po cywilnemu, a ci KBW było w mundurach. I zadaniem moim było rozszyfrowanie, dowiedzenie się mniej więcej, jakie mają uzbrojenie. Spotkał Drągal takiego Stefana Chwalińskiego. On pilnował tutaj w majątku i miał broń, bo żeby był zabezpieczony, ale on był zadowolony, ten Chwaliński, że on będzie Drągala pilnował. No i nasze ten Drągal i pyta się jego. Co pan tu robi? Ano, pilnuję tu tego majątku, ale mówi, jakbym spotkał tutaj Drągala, to bym mu tam ładował. Ano, mówi, to ten chyba, mówi, pan spotkał, ale to niech pan pokaże ładny, pan ma broń. Ano, mam broń. To mu zabrał ten broń, wyrzucił ten magazynek i dopiero ten Drągal naładował go po głowie mu. Po tego mówi, ja jestem Drągalem, mówi to, żeś ty mnie nie dobił, tylko ja ciebie zbiłem. I tu był pomiędzy tymi ormowcami z Wolanowa Chwaliński Stefan, ormowiec z Kabekiem. No i ten z Wolanowa ormowiec idzie, ten druga się go pyta, gdzie ty idziesz? A szukam tego Drągala, bo już do huco, panie, mówi o karabin, mógł, żebym go spotkał, on go zastrzelił. Poważ o tym karabin. Nie wolno, bo to służbowe. Wyrwał mu ten karabin i tym karabinem chciał w niego, jakoś nie trafił.
i trafił go w nogę. Kolba pękła i noga pękła. Oj, ten człowiek umarł z tą nogą złamaną, mówi, pamiątkę po Drągalu mam. No, a ta zabawa była u Kubickiego Józka, a grał mu taką na skrzypkach pan Podgórski, Bolesław. On był wysoki, a ja niska byłam, to tak, to brzydko wyglądało, ale mówi, że dobrze dziewczyno, tańczysz, to będziemy tańczyć i już. Bo ja nie chciałam, mówię, że nie, proszę pana, pan jest bardzo wysoki, a ja taka niska kaczka, to tego. Ale pani widzę, że dobrze tańczy, to zatańczymy, no i tańczyliśmy. Dosyć sporo, no tak z pół godziny tańczył, bo na wszystkie cztery strony obracał, tak, że dobry był tańcerz, no i ja się bardzo bałam, no ale poprosił, czy może się zabawić, no i wszyscy, proszę bardzo, niech się pan bawi, niech se pan wybierze panienkę jakąś tego, no i nie wiem, chyba w niebo jakoś podpadłam do niego, ale ja się trochę się bałam, ale później też się uspokoiłam i tańczyliśmy, no bardzo dobrze tańczył. Porozmawiał, podziękował i wszystkich przeprosił. Pomimo, że oddziały były duże, ale i po prostu nie było już w stanie, żeby oni dłużej chodzili, więc Mikołajczyk nadał im, znaczy z zagranicy, żeby zaczęli się ujawniać, że on te sprawy, że zagranica tą sprawę załatwiła z rządem polskim. Przed stalinowskimi sądami, po brutalnych śledztwach i torturach stanęło kilka tysięcy członków WIN. Wydano 17 wyroków śmierci i kilkadziesiąt wyroków dożywotniego więzienia. Że oni pójdą do pracy, jak się ujawnią, będą normalnie pracować, no i że to będzie takie pojednanie. Zaczęły się, znaczy, oddziały ujawniać. Najpierw się oddział Dzidy ujawnił. I kiedy się ujawnił ten oddział, był tak na razie spokój. Przyjęli tamty, znaczy, on miał brata tu po, nie wiem, Miszku. To był brat jego. I on tego, i on tak trochę, znaczy, chodził po tej wolności. To, ale oni później w 1948 roku zlikwidowali go. Już UB zaczęło aresztować. A znaczy, i wszystkich z tych oddziałów to już oni poszli na swoją rękę. Co oni zdążyli, bezpieka aresztować, aresztowała, a co od 1947 roku, już od jesieni. Ostatni, znaczy oddział z Gadwy ujawnił się na jesieni w 1947 roku. To już był ostatni oddział. Wszystkie się wcześniej ujawniły. I kiedy się, znaczy, ujawniły, to na trzeci dzień został aresztowany z Gadwą w Radomiu. Od razu go zajechali do... Później siedział sobie w swoim mieszkaniu, ponieważ w Radomiu był i Młyński, i znaczy ten Bukała, który w tym oddziale chodził od 1946 roku z nim, razem z Młyńskim. Więc oni się ujawnili, ale zaraz w pierwszym tygodniu, kiedy po ujawnieniu, nastąpiło aresztowanie. I zgarnęli tego dowódcę z Gadwą od razu. Przy nim jeszcze tam kilku z tego oddziału, też chyba ze dwóch czy trzech udało się, a Młyński wtedy był, znaczy ten Drągal, był w Radomiu i on był bardzo tam te sprawy, taki był biegły po prostu. I on to już wyczuł, co się tu święci i od razu z tego Radomia uszedł. I ten Bukała uszedł, i ten, znaczy, i ten jego, co był w tym oddziale, i Młyński, no i wielu jeszcze innych. Wicher był taki dzielny, Jigła był dzielny, których ja znałam w oddziale. Od
Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył, Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. Chociaż ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni przez lasy wędrujemy nocami i w tym samym zmierzamy kierunku i wznosimy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wszyscy ci już poszli na swoją rękę i zaczęli, no już zaczęli się ukrywać, ale ukrywali się, nie było sposobu, że po wszystkich tych takich ludziach, którzy mieli zaufanie, żeby no, po prostu pomagali ich. Więc oni od 47 roku, przy końcu już tego, to już pracowali z tymi ludźmi, jak najwięcej, no bo chcieli dużo takich po prostu wywiadu, no i nie chcieli się nawet, po prostu było zagrożenie, bo było dużo, dużo ludzi było dobrych, ale dużo znajdowało się na każdym wiosce czy na każdym terenie, znajdowały się, bo już bezpieka takich miała swoich gończych, że oni śledzili tak samo i donosili wszystko. Więc trzeba było to wszystko opracować, żeby im podać te informacje dobre, ale mieli ludzi naprawdę z tych ludzi na terenie, z którymi myśmy do końca, do 50 roku pracowali z nimi, więc wszystkośmy ich informowali, znaczy o ruchach wojska, o jaka ilość przebywa, gdzie przebywa, no i oni się to wszystko informowali z nami. Ale jak zaszła taka potrzeba, no bo oni musieli być uzbrojeni, mieli jeszcze łączność za granicą, mieli radiostację, mieli jeszcze, kontaktowali się z zagranicą. No i oni tak do 50 roku, to jeszcze dużo z tych oddziałów do 50 roku, to się jeszcze tak no, chodziło to wszystko. Ale już do 40, znaczy chodził ten Bukała z nim, Wicher chodził. Teraz jest to wszystko, teraz Daszko, teraz powstaniec, taki pseudomien, to wszystko do Węga, chodził wszystko razem z Rągalem. I oni często te kwatery zajmowali u nas, ponieważ Owczarek to miał taką, to był taki kołacz Janek. No, to był obok kolonii Wawrzyszów. To była siostra jego. Rodzona siostra tego Owczarka. I on ten teren zajął tu i też ten kołacz pracował razem z nami. To był taki dobry, zaufany człowiek. Miał brata obok siebie. Tak samo gospodarza dobrego. On też był poinformowany i też pracował z tymi oddziałami. No, teraz był taki, znaczy Gibała Jan. Więc on był na tej wojnie. Wrócił spod Andersa, był to człowiek taki naprawdę prawicowy, dobry człowiek był.
To, co mogę powiedzieć, co rodzice przekazywali o Aleksandrze Młyńskim, nigdy nie było w domu powiedziane złe słowo. I w 50 roku, 3 września, zostałyśmy aresztowane, ponieważ teraz muszę powiedzieć, jaki był skutek tego wszystkiego. Ten Drągal, ten Młyński, później coraz było gorzej, ukrywał się, po prostu już takie... Został zabity z jego oddziału, został zabity, Wicher, został zabity Daszko, został zabity Dołęga, Jastrząb, taki był też dzielny, został zabity. Więc on później tylko już przy nim, to został tylko ten powstaniec i taki porucznik Chmielewski. On był cały czas i tak pracował jakby, znaczy ja pracowała z siostrą. I on miał też tam dużo, bardzo pomagał im we wszystkim. I on się później, ale już nie miał po prostu rady, żeby dłużej był, bo bezpieka go bardzo prześladowała. I on później wstąpił do niego, opuścił już rodzinę, wszystko i poszedł z Drągalem. I oni później, znaczy ostatnio to był tak, Chmielewski, powstaniec i Drągal. I którzy oni u nas zginęli. A chcę teraz zaznaczyć, że w 1948 roku, to kiedy Drągal się był ranny, który miał znaczy, bo to też miał takie przypadki, że miał tu w Radomiu bardzo dużo na szosie warszawskiej, tu przy niemieckim cmentarzu, zaszedł się z takimi ubekami, których znaczy chyba zginął jeden policjant, później był na trakcie warszawskim, też miał jakieś, no wtedy jakieś wykrycie było i strasznie tam była walka i on tam został ranny. I z tego tutaj na Zamłyniu całą siedzibę miał i stąd całe wypady robił tam już w Wawrzyszu, w Niszach, te inne wsie, panie to. A wracał przeważnie na noc do Radomia i dużo siedziby miał w Sławnie też. W Sławnie to co drugie mieszkanie, on miał broń porozmieszczane po ludziach. I w 1948 roku Drągal po prostu opuścił ten teren, bo przyszedł, przywiozł go wozem. Jeszcze ten Garasymo doktor udzielił pomocy mu, zrobił patrulki i on wtedy powiadomił, że on odpłynie do Łodzi. Tam w Łodzi był zakon, o którym myśmy widziały, i on w tym zakonie był. I tam dłuższy czas, rok czasu, w 1948 roku, więcej tak z półtora roku. I później, jak on stamtąd przyjechał, a tu po terenie, znaczy na przykład ten Bukała, który był taki zaufany i tak miał się z jakiegoś dalszego kuzyna, bo on był, znaczy, z Ostrowca, to on z tym Drągalem się rozeszedł w 1948 roku. Także 2 lata czasu, do 50 roku, to Drągal się z nim nie widział. I kiedy, znaczy Bukała, też nie było go, bo Bukała, to wie pan co, on później się ukrywał, to wyjechał na zachód i pracował w jakimś PGR-ze, jako księgowy, ten Bukała. I jak on pracował, to pisał listy jakieś do takiej swojej tam narzeczonej czy coś i oni go rozszyfrowali po tych listach. I tam, znaczy, zaczęli go, najechali go tam. Zajechali go tak, że on tam był w tym biurze i schwycili go, zabrali go żywego. Już w 1948 roku go zabrali. I wtedy Drągala, ja nie widziałam, bo kiedy ja zostałam aresztowana, to ja się zatrzymałam z taką szoturną z Dobyszyna. Cała rodzina była jej aresztowana. I ona mi dopiero powiedziała na UB, bo ona akurat była tam, jak w tej piwnicyśmy były, to była ona, jej matka i ja tam byłam. Bo oni każdą, bo nas
było 3 siostry i ja, znaczy tego, zostałam z tymi 3 siostrami aresztowana i jeszcze ten mój brat, co był w Warszawie, najstarszy, to też pracował, też udzielał, znaczy Młyńskim Aleksandrowi w Warszawie, wie pan. On tam był po 3 dni, pracował u brata, też miał tam skrycie. Ale on miał takie, wie pan, po prostu, to był taki utalentowany człowiek, tak jak w sądzie, znaczy jak się miały sprawę, to sędzia zaznaczył, że taki Młyński, taki bandyta faszystowski, to się może dopiero za 100 lat urodzić, jak był on. O takim sprycie i o takich po prostu zmysłach. Jak on się, ten Bukała, jakiego chycili, to wzięli go żywcem i on już od 1948 roku miał kontakt z UB, pracował, z nimi pracował. Znaczy 22 sierpnia Bukała, znaczy przyszedł na ten teren i zajął, przyszedł w nocy i znaczy zapukał do nas i przeprowadził rozmowę i pytał się, jak, kiedy ostatnio był Drągal na tym terenie. Więc myśmy powiedziały, że już, ale ja tak zaraz z siostrą myśmy się rozpoznały, że coś tak to jest nie tak, nie podobało się, a on nam zaznaczył, że to są, mówi, skoczki ze Świętokrzyskich Gór. To są skoczki, na tych i przedstawił tych swoich 3. Ale my myśmy powiedziały, że to już od dłuższego czasu nie mamy kontaktu w ogóle z Młyńskim i nie ma go na tym terenie. W ogóle nie mamy żadnego kontaktu z nim. No i to on przyjął i wie pan, i on się rozsunął po tych znaczy kwaterze, którą kwaterował z Rągalem. To znaczy był ten Giwała Jan, był ten Kołacz Jan, to znaczy był Kołacz Józef. I on, jak odeszedł od nas, myśmy się już nie chciałyśmy, jeszcze myśmy zaznaczyły, żeby on opuścił ten teren, siostra powiedziała, ponieważ my jesteśmy bardzo ścigane. Jest co dzień u nas prawie z Urzędu Bezpieczeństwa, przyjeżdżają samochodem i z Kielc przyjeżdżają. I tak było, wie pan, że co dzień były albo w Wolanowie, wezwanieśmy mieli do Wolanowa, przyjechały z Kielc, albo normalnie były w mieszkaniu. Prawie co dzień. Już tak było srogo. Bo już to się znajdowały, wie pan, jakieś szpicle, które oni nas obskrzyżali. Lawinowo rośnie ilość funkcjonariuszy UB. W 1944 roku było ich 2,5 tysiąca. W maju 1945 już 11 tysięcy. W listopadzie 1945 będzie ich już 22,5 tysiąca. Był to najmłodszy aparat w państwie. 72% stanowili ludzie w wieku do 30 lat. Bezpieczeństwu podlega MO i KBW, odpowiednich wojsk wewnętrznych NKWD. Pomimo, że były te zdrady takie miejscowe, ale jak on chodził już ten Bukała, więc on nam, jak chodził, to mój materiał dostarczał do bezpieki. Bezpieka już później chciała to udowodnić nam, ale już myśmy były wtedy na oku, tak że oni już po prostu z otwartą kartą jechali do nas i mówili, że on tu przychodzi, on tu jest, mówi, i żeby z nimi pracować, żeby im podpisać współpracę i żeby pracować. I mówi dalej, tak nam informowali, że dadzą wyposażenie, dobre rowery, pieniądze, wszystko, tylko żeby im podpisać listy i pracować. Na co myśmy się nigdy w życiu nie zgodzili, ani w więzieniu, ani poza nam miejscowej, jeszcze jakśmy byli na wolności. I oni się tym bardziej zaoszczali na nas. Także później to już były takie skierc przysłane tajniaki, które nieraz byli w naszym podwórku i nocowali na podwórku. Nocowali i pilnowali, że mogą się zejść z tym Drągalem. Ale no to było różnie. Pobyli tam przez tydzień, na Wolanowie były, z Wolanowa by dzień przyjeżdżały. No już to bardzo było. Raz nas wezwali do Wolanowa, przyjechał skierc takie w mundurach, tak jak policja ubrane, ale to były te... Ale tak były ubrane jak policjanci. I tak twardo stanęli do nas i mówią, że Drągal u nas przebywa i myśmy pracowali tak długo z Drągalem od czasu, kiedy łądziały chodziły i żebyśmy go wydały. Na co myśmy się nie zgodziły, mówimy, że nie mamy żadnego kontaktu z Drągalem teraz.
to oni nas wzięli tak silnie, zaczęli nas uderzyć w twarz z jednej strony, z drugiej. Odgrozili nam, że to nam się wszystko, oni z nami skończą. No mówimy, dobrze, jak udowodnicie to. I jakbyśmy wyszli z tego Lerowa. Aj, wie pani, takie były, co dzień takie były okropnie. I także myśmy przestrzegli tego Bukały, że my już nie pracujemy, tak, bośmy się nie, po prostu nie znałyśmy tych gości. Nie pracujemy, nie wiemy, kiedy on tu już dawno, bo nie ma, tu cicho, może gdzie on jest, nie wiemy o nim. Zastałem Zbycha na podwórku i jednego z tych ubeków, sieronia. Proszę pana, i ten sieroń mi Zbycho mówi tak, słuchaj, o, to mówi, kolega ma do ciebie prośbę to załatwić, tak by tego. No i on mi mówi tak, weźmiesz tu rower Kołacza, Kołacz ma taki dobry rower jak na tamte czasy, mówi, masz pieniądze. I tu mówi, Kołacza jest taka teczka tam, mówi, bo on taki wart, bo to był zawodu rymarz. To miał taki przy chałupie przystawioną taką szopę i tam miał wartać jeden rower rymarski. I przywieziesz nam papierosy i piw. Mówi, tam pojedziesz do Mniszka, mówi, do tego Jasia, on tam ma, mówi, taką małą trafikę, taką, mówi, trochę wódki tam ma i to. I mówi, tam weźmiesz od niego. I mówi, tu masz pieniądze. Ale mówi, powiesz, że dla Zbycha to umie. Tylko tak mówi po cichu, powiedz mu. To on już będzie wiedział i poda. No widzisz pan. I to już go to zdradziło. No ale pomyślałem, trzeba to załatwić. No i pojechałem tym rowerem do tego Mniszka. Kupiłem 5 butelek piwa. Jeszcze te piwa były takie zamykane na zamki. No i chyba 2-3 paczki papierosów. No i przywiozłem im, daję to piwo, proszę pana, patrzę, a Zbycho siedzi na podwórku, no jacy to byli partyzanci, biały dzień, już było widać, siedzi na podwórku, a na podwórku przed stodołami to były kiedyś obsadzone takie maszyny, kieraty się nazywały, do rżnięcia sieczki, do łucenia taką maszyną małą, no końmi się napędzało. Na tym na młotek i te. I ma swój automat, ciecha, i proszę pana, wypluł tę amunicję z magazynku, wyjął sprężynę i odsunął zasuwkę tu od spodu. I coś on tam zaczepiała mu sprężyna, nie? I tak po tej zasuwce stukał tym młotkiem, żeby ją trochę tak spłaszczyć czy coś. No i później zasunął sprężynę, włożył, załadował tę amunicję. A ten, proszę pana, picie piwa uderzył, ten. Stachu, mówi, no to na tego Bednarskiego i mu Stachu było. Ale mówi, Stachu, napijesz się piwa? On mówi, nie będę pił piwo, wypijcie oba. Nie? Ale tego piwa było 5. Proszę pana, no ja wtedy nie piłem piwa i nie tego. Wmuszał we mnie na chama to piwo, żebym pił. Ale ja tam wychnąłem chyba za 2-3 łyki tego piwa i mówię, nie mogę, bo to jest gorzkie, ja tego nie spożywam, nie mogę, nie chciałem tego piwa pić. A on, proszę pana, tak bliżej, tak mnie trochę popycha, tak do tego, tam taki kurnik był, bliżej tego kurnika. Ja mówię, chodź to, bo nas tutaj może kto zobaczyć, tego. I tak koniecznie się chce to dowiedzieć o Drągalu, nie? Czy przychodzi, kiedy był, jak. Ja mówię o Drągalu, to ja go nie znam, nie spotykałem się z nim, ale mówię, wiem tylko tyle, że mówię, tu przyjeżdża z Urzędu Bezpieczeństwa z Radomia taki Leszek na niego wołałem. No i tak raz to opowiadał tam przy stole, mówię, pił wódkę i opowiadał tak, mówi, że mówi, ślepy jest, ale mówi, cel nie strzela. Nie, mówi. I tylu z akcji, mówi, wychodził i tego. A on nie wytrzymał. Nie wytrzymał nerwowo na te słowa. I mówi, zobaczymy, jak będzie strzelał, jak się z nami spotka. Oho, to już mnie to przeszyło. I mówię, trzeba jakoś się tu, jakimś sposobem się od niego wyrwać, bo to jest ubek. Ja mówię, teraz jestem 100% pewny, że to jest ubek.
No i proszę pana, jeszcze po jakimś czasie jeszcze, no już teraz dzisiaj tak może dokładnie nie pamiętam, ale jeszcze tam były takie pytania od niego, zadawał mi tam różne takie pytania, panie, jakie, kto z wojska przychodzi, kto z KBW, czy z posterunku często nawiedzają nasz dom. I tak, no i później urwałem się od niego, no i poszłem do tego konia, ten koń mi się popętał tam w tym. No ale jakoś rozpracowałem tego konia, no i tak patrzyłem, żeby jak najszybciej to pole, ten kawałek tego pola skończyć, no i zjechać do domu. No i to zrobimy. No i nie mogę się doczekać z mroku, bo tak to będę obserwować, jak ja się tam podam na to dom. No i on zapadł taki zmrok, nawet nie żył tak jakby troszeczkę mgła. No i napisałem meldunek, że ze Zbychem jest UB. Trzech ubowców. Zbycho z nimi gra. I to są pewni ubeczy. Proszę się z nimi nie spotykać, tylko z nami się skontaktować. No i ten meldunek tam w pudełku od zapałek i zaniosłem tam pod tym krzyż, przykryłem go i przyszłem do domu. A oni od tego kołacza, proszę pana, poszli do tego gibały. A on się poszedł najpierw do kołacza Józefa, znaczy zajął kwaterę, był jeden dzień, później drugi dzień przerzucił się do kołacza Jana, a trzeci dzień się przerzucił do gibały Jana pod ręce. Była to noc sierpniowa. Zbycho, ten brat cioteczny, poszukiwał od dłuższego czasu już swojego brata ciotecznego Drągala. Nocą doszli poprzez informacje od ludzi, z którymi wywiad zrobili, że Drągal może być u Gibały. Oczywiście była to noc, przyszli, dobijali się do drzwi. Faktem było, że Drągal nocował u rodziców. Dom to był drewniany, kuchnia i pokój, podłóg nie było, gliniasta podłoga. Nocowali w pokoju na snopkach słomy. Nie wyobrażam sobie, jaki to dziś przeżyć tą tragedię, ponieważ z jednej strony trzech uzbrojonych, i z drugiej strony też trzech uzbrojonych. Ojciec jako mediator stanął w kuchni, gdzie byłem ja i siostra i rodzice w jednym pomieszczeniu. To było tak, że on miał papiery wyrobione już w listopadzie. To on jak pojechał do mojego brata tam do Warszawy, to on miał takie wojskowości, wie pan, takie po prostu swoich ludzi, że wziął brata mojego, którego kwaterował i przejechał całą Warszawę. Brat nie wiedział w ogóle, wie pan, jak to było. Jak to było ciężko, ale wsiadł i pojechał z nim. Patrzę, on pojechał do kasyna wojskowego, tam weszedł z bratem. Tam od razu go wojskowe obsłużyli, stolik założył, tego on też po wojskowemu ubrany wszystko. Zasiadł z bratem, kolację tam jadł razem z nimi wszystko. I stamtąd, bo tam było około 2 godzin tam. Później brata wsadził do taksówki. Brat przyjechał, odwiózł brata do domu, a on z powrotem odjechał tą taksówką. Tam on później nam naświetlił, że tam był pułkownik, który mu to wszystkie te papiery wyrabiał. I on miał statkiem, wie pan, odjechać na Szwecję, a ze Szwecji miał emigrować do Ameryki, do Rzymu. I to wszystko było przeszykowane, że tych, bo mówi, tu się dalej nie da pracować. I to były te papiery przeszykowane. I widzi pan, jak się wszystko rozegrało. Wymiana słów trwała dość długo, zanim się poznali, rozszyfrowali. A ojciec z lampą naftową po prostu był, kontaktował ich ze sobą. Po iluś tam wymianach słów stanęli naprzeciw siebie w pokoju, z pokoju Drągal, a tu z sieni szef Zbychu.
szef kolegów z UB. No i w tym momencie się poznali i padły uściski, padła prezentacja broni, gdzie który działa, co robi i tak dalej. Tak dość długo, to trwało do rana. Ojciec bardzo prosił, żeby po prostu opuścili dom, bo no, dzieciaki, tu gospodarstwo i obowiązki. Jeszcze ich poczęstowano chlebem i mlekiem. Nieprawdą jest, tak jak tam wywiady w prasie były, że wódkę pili, bo skąd była bieda. Ojciec wrócił wtedy, ileś tam dwa lata wstecz z niewoli. Przyszedł do tego gospodarstwa, w którym było tylko mieszkanie i fragmenty stodoły. I mieszkanie też w takim stanie, że w stanie opłakane. I widzi pan, jak to wszystko się ułożyło, że w ten trzeci dzień, jak on się przerzucił pod granicę do Gibałujana, to przyszedł Puński, ten drągal. Przyszedł z tym Chmielewskim i z tym powstańcem. I tam się w nocy, w godzinie któryś, on w nocy nadciągnął, w godzinie 12 czy któryś, zeszły się te dwa ugrupowania razem. Jak się zeszli razem, ten Gibała Jan pilnował, wartę trzymał, chodził i pilnował, czy bezpieka nie zajdzie. I wychodził na to, całą noc nie spał, tylko chodził wtedy nazad. A on go przywitał, jak tak. Tak mi później żona tego Gibały Jana opowiadała, że przywitali się i ten Bukała go tak uściskał, przywitał się, pocałował się z nim i przedstawił go tego dla tych, że to są tyle i tyle lat pracował i wszystko z nim tą działalność robił. Na co oni to wszystko przyjęli i tak do rana się, wie pan, byli tam na tych kwaterze. Natomiast to było 25 sierpnia i ja, wie pan, przyjechał, ten brat mój z Warszawy, to był na wakacjach u nas i zmarła mu, to znaczy teściowa jego, i to w Biniawie. I ja z tym bratem pojechałam, i znaczy była ta żona jego, i ja pojechałam na ten pogrzeb do Biniawie, a siostra ta Marysia została w domu. Tak o niczym nie widziałam w ogóle, o takim czymś. I ona też nie widziała. Więc o jakiejś godzinie, wie pan, 12, ten Bukała napisał kartkę i znaczy odszedł od Gibały Jana i przyszedł tam, gdzie ten krzyż jest, na tą łąkę. A mój ojciec, on sobie tak nieraz to był zawsze na tym polu. Wtedy powiadomiły tego mojego ojca na tym polu, że ich się znajduje, znaczy tu było czterech, a tych było, znaczy trzech, to siedmiu. Żeby na siedmiu podać tą kartkę, żeby na siedmiu zrobić obiad. I ta kartka dobrnęła do mojej mamy. I ta moja mama przecież zawsze im dawała jeść, zrobiła obiad. I ta siostra Marysia, znaczy, zaniosła ten obiad i przyszła do domu. Przyszła do domu, bo jak ona tam, takie może była przestroga, jak ona szła z tym obiadem, to w takich wiatrówkach szła i przebiła sobie palec u nogi. I ona przyszła do domu i mówiła tak, żebym ja, znaczy, zaniosła, a ona wróci. Żebym ja tam poszła, zebrała to wszystko. Jak ja tam poszłam, wie pan, znaczy na tą łąkę, to tam, znaczy oni, jak ten obiad był roztasowany, to już ten powstaniec tam na tak przy Chmielewskim, po tej stronie był, siedział i widziałam to niezadowolenie takie między nimi. Natomiast Drągal, ten jeden z tych bezpieki, zaproponował Drągalowi zmaganie. Na co Drągal się zgodził. Zgodził się i wziął pas, rozpił, bo był tu. A oni mieli, wie pan, tu uzbrojeni byli w te taśmy i całą tą taśmę mieli tej amunicji. Ten pas nie. Na co Drągal zdjął pas, odpił,
ale miał zawsze ten pistolet 9 przy sobie. A te trzechy to one miały taką krótką broń, to była bardzo dobra broń, 38 kuli. Ja w razie ataku to oni się byli bardzo dobrze, to sprytnie to drąga robił. I on położył tę broń, a pistolet też nie wiem już dokładnie, czy on wyjął i położył, jak poszedł na zmaganie. Także zmaganie się udało tak, że on położył tych dwóch i bił bóle nad nimi. Oni myśleli, że w czasie tego zmagania może go nie władnie ubiewa. Także on wrócił z tego, tak, z te dwa. A taki trzeci był niski, czarny. On tylko obserwował wszystko. I później jak z tego zmagania przyszedł do tego obiadu, ale mnie się to zmaganie nie podobało, też nie byłam zadowolona. Tu widziałam, że ten powstaniec Chmielewski też nie był zadowolony, ale on był zadowolony, bo zwalczył ich i przyszedł. No i on, wie pan, założył ten płas, znaczy pas na mundur i z krótką bronią wziął ode mnie i mówi tak, czy on może ze mną porozmawiać, Myjski. Na co wziął od tego obiadu, wie pan, i oni już skończyli ten obiad, zjedli. Ten powstaniec i ten Chmielewski, to było takie niezadowolenie było. A ci tak obserwowali to wszystko, to... Ja odeszłam z Myjskim, doszłam do tak, od tego zajścia, co tam było. Doszłam, bo tam było inaczej, bo teraz to jest poorane, wie pan. Była taka ładna, szeroka droga do tego, do tej łąki. Tam nie było stawu, tylko była łąka zielona i były tam nad tą rowem tego, była ta granica tego później drugiego sąsiada, tam był ten obiad zrobiony. I jak ja, wie pan, odeszłam do tej drogi, jakieś, no ja wiem, do takiej jakby stąd do szosy kawałek. I ten Roman, ten Młyński nawiązuje ze mną, ja nawiązuję z nim temat, ale on mi mówi tak, że on tylko, ja mówię, coś mi się nie podoba, mówię tu, zupełnie rozmowa ich, ja do niego tak mówię. Oni tutaj, mówię, tak głośno mówią, tak jakby to wszystko, mówię, było takie podejrzałe na jakieś, na jakąś zdradę, mówię, coś im się, oni nie podobają w ogóle. I ja bym powiedziała tobie, żebyś ty dzisiaj już tej, tak jak teraz odeszłeś, żebyś ty jakiś sygnał podał tym dwom i żebyś ty już stąd, teraz odeszedł od nich. I ja, mówi, będę do godziny 4 z nimi. Mówi, mnie się też, mówi, oni nie tak. On mi przedstawił, że to są skoczki ze Świętokrzyskich Gór, bo on ich dobrał. Ale mówi, ja ich nie znam, mnie się też tak mówi nie tego, ale mówi, ja im pokażę. I siostra właśnie, mówi tak, że on te kolacje, żeby zrobić. Ja mówię, dobrze, zrobimy tą kolację. Wszystko, ale mówię, ja bym nie radziła już do kolacji, ja bym radziła tak coś, nie wie pan, nie wiem co to było. Ja bym wolała, żebyś tu mówił, tutaj było takie, wie pan, dojście do Krzyszkowskiego Lasu, ale to trzeba było. Już i te dwóch i wszystko zmundurować. I prawdopodobnie, że jak ja, siostra odeszła pierwsza, ja się z nim, on się powiedział, że to te tajemnice wszystko nam opowie po kolacji, bo ma strasznie ważne sprawy do nas do powiedzenia. Ja się rozeszłam i siostra poszła pierwsza i ja odeszłam, a siostra poszła pierwsza. I upłynęło to, wie pan ile, mogło to upłynąć, ja dochodzę do tej drugiej łąki, weszłam na tą swoją drożynę prosto do domu swojego, tam dojść. Jeszcze to było z kilometr, a ja uszłam, ja wiem ile, niecały kilometr jak uszłam. Odkrył się okropny strzał. I ja się od razu, wie pan, odwróciłam z tej drogi i od razu pędzę w to samo miejsce, do nich. I ja lecę, tak, bo widziałam, mówię, na pewno, mówię, jest zdrada, mówię, nastąpiła, na pewno, mówię, w której zostały zabici. Ja doskakuję, dolatuję, wie pan, do nich. Tak jak tego i ja dochodzę naprzeciwko tego Bukały, a Bukała z pistoletem znaczy do mnie i mówi tak, koniec, mówi, jeśli tu nie opuścisz, to mówi, to przy obiedzieśmy mieli zlikwidować was. Przy obiedzie, mówi. A ja mówię, to znakiem tego zabiłeś Drągala. Ja mówię tego, to zdrada jest, mówię, ty ze zdradą przyszedł z tym, z bezpieczeństwem, z Zubekami, a on
A on mówi tak od razu, jeszcze jedno słowo i już nie będziesz żyła. Jeśli nas nie opuścisz, mówi. I jak je pan słyszałam właśnie, słyszałam jak oni sobie podawali, jak oni się żegnali, to oni te trzech i ten Bukała przeskoczył ten rów. I wtedy jak, a te stali zgromadzeni, ten Bóg Młyński i ten, znaczy Chmielewski i ten powstaniec w swoim takim grupce pożegnał, podał im rękę to, i oni przeskoczyli ten rów. Jak przeskoczyli ten rów, to już mieli broń naszykowaną i zaciągli z tej broni. I te, znaczy całą tą serię dali Drągalowi tu przepodobnież przez brzuch. Powstańcowi przez całą twarz poszły kule. Także wszystkich załatwili. No i ten Chmielewski tak samo był zabity. A ja jak doleciałam, to słyszałam chrapotanie i tak jakby takie okropnę tego Drągala. Chciałam dobić do tego miejsca, ale przecież jakbym ruszyła się pół kroka, to by mnie zastrzelił. I ja, wie pan, się odwróciłam od niego i zaczęłam pomału w tę stronę się wracać. Zaczęłam wracać i wracam do i doszłam kawałek, patrzę, a tu jedzie, jadą, wie pan, jeden samochód ciężarowy, jadą chyba 8 samochodów. I jechali, znaczy w pełnym rysztunku, pogotowiu takim, wie pan, mieli te igły na tych założone, wszystko wojsko stało na samochodach, zmobilizowane i wszystko doszło do punktu tego mostku, tego kołacza Jana. I prosto na ukos do tego, tam w to miejsce, bo jeden z nich, z tych ubeków, od razu tu, wokół nich prawdopodobnie krążyło bezpieczeństwo, bo były na Bolanowie było ich więcej, na terenie byli rozsypani i on nim rowerem dojechał do jakiegoś punktu, był umówiony i jeżeli się to uda, to podał im, że on ich poinformuje i te samochody zaraz jechały. No jak te samochody zobaczyłam, stałam, patrzyłam się, stanęłam taki, na polu taka kępa wyrosła tego, wysoki taki był, znaczy drzewo takie było, lipa. I ja się tak stanęłam za tym drzewem i obserwuję, co oni robią. I oni tam prosto idą do tego miejsca. I wtedy, jak oni się zbliżali, to ja usłyszałam tak, jakby się granat rozerwał. To jeszcze, wie pan, prawdopodobnie, nie wiem, czy to Drągal się sam dobił, bo później był ten jego zegarek zdjęty, wyrzucony, a to leżał chyba potłuczony, tak, to chyba potłuk ten, ale kto to nie wiem. Leżało to te, teraz jakieś papiery były porwane z jego tego munduru. Przyjechało KBW na samochodach, obstawili i ubeki i zrobili akcję takiego natarcia na te krzaki. Niż okropna strzelanina, granaty, proszę pana, petardy. Nie wiem, to wojsko leciało, te KBW tak leciało, ale widać było, miałem rozkaz podania, żeby jeden z drugiego nie zabił, bo będą się zbliżać, to strzelali w ziemię. Bo taki tylko kurz się sypał. I zrobili takie natarcie, żeby uznać, że oni zginęli w natarciu, w spotkaniu, a oni już byli martwi. No tutaj tych dębów to nie ma już obydwu, bo on pod dębem, pod tym pierwszym zginął. No, pod tym dębem zginął, panie. Chciałam zacząć obzajmić, że 25 sierpnia został tu zabity Młyński Aleksander. Ja tu przybyłam z siostrą Marią, przyniosłam obiad i byłam około godziny czasu. Do samego zajścia tego zabicia. Po rozmowach, które przeprowadziłam, rozmawiałam z Młyńskim Aleksandrem. Siostra moja odeszła do domu, ja jeszcze zostałam. Po pewnych chwilach, upłynęło to może 20 minut, kiedy ja odchodziłam, od razu
odzywały się strzały. I ja się z powrotem wróciłam do Bukały Mariana, który od razu do mnie wyszedł, kiedy mnie zobaczył, że ja z powrotem się wracam. Wyszedł z pistoletem w ręku i powiedział mi, że dokąd, o ile się nie wrócę, to tak samo mnie zabije. Ale ja słyszałam chrapotanie tych zabitych, Młyńskiego Aleksandra, ale już do tego miejsca nie dali mi dojść. Byli, kwaterowali u kołacza Jana i szli tak na ukos. To nie były te zarośla, było prosto. Oni tam jeszcze na tej pierwszej łące byli, a później na tym pierwszym polu, a później się przenieśli tutaj. Dogibały Jana, odgibały Jana tą szosą i tu dojść mieli szybko. Z szosy kawałeczek skręcili i doszli do tej łące. Odgibały Jana. Oni wtedy doszli do nich i wzięli od razu, poszły po tego kołacza Jana. Na podwodę wzięli. No i na tą podwodę, wie pan, tak uszykowali, że włożyli, mówił kładź, bo to mówi, jest swój przyjaciel. I od razu tam uderzyli kilka razy tego kołacza Jana. I on musiał kłaść to ciało i głowę spuścili tak. Wie pan, taką publikę zrobili i tak go na pokaz i tych dwóch znowu na, nie wiem, na co włożyli, czy na samochód, tylko wiem, że największą to mieli z tym drągalem robotę. I tak go dowieźli do Blanowa na pokazunek i tam w tym rynku, mówią, tego głównego bandytę wiedzą. Był przed posterunkiem i tak chodziły te ubeki, dały się, chodź tam zobacz tam drągala, chodź tam zobacz tam drągala. Panie, no i to trzeba było ludzi brali podpisywać, że to druga. No i pojechali z tym ciałem do Holanowa, a tych dwóch, tego powstańca i tego Chmielewskiego, wrzucili na drugi wóz, tak deski i takich wieźli. To im nogi tak stierczały, panie. No i też ich tam przerzucili na inny samochód. I takich, proszę pana, zawieźli do Holanowa. A Wilis poleciał na las, i tam zebrał ich, tego Zbycha i tych trzech ubeków. I przyjechali do Holanowa, tam taka restauracja była, pani Ludowa się nazywała. I tam w Holanowie, taki ten rynek teraz jak jest taki, to tam taki bałagan, bo tylko ta studnia cała nie było, tych drzew, niczego, wie pan jak to po wojnie było. I proszę pana, tam roztworzyły burty z tego samochodu. Ten samochód z tymi, z powstańcami, z tym to pojechały do Radomia, a tu pokazywały jego, że on leży, panie, dokonały takiego dzieła, zabiły takiego groźnego bandyta. Tak, kum zrobili pokazówkę, a oni poszły na budkę do tego, do tej knajpy. Później wyszły, zapiły burty i pojechały do Radomia. No i później z Wolanowa ten pokaz zrobili w Wolanowie i później na Radom. No i w Radomiu tam robili zdjęcia, bo jeszcze tam podobnie że na tym, w tym podwórku to, że te ciała leżały zwalone. No i tam przyjeżdżali z Warszawy z ministerstwa, robili zdjęcia. Tam były, a po trzech dniach to nie Bóg raczej wiedzieć, gdzie oni ich zakopali. Do dzisiejszego dnia, wie pan, nie znamy tego pochówku. No i u nas był tydzień czasu spokój. Do 2 września, od 25 sierpnia do 2 września. 2 września, proszę pana, rano, tak może godzina 10, zjawia się dwóch funkcjonariuszy milicji z posterunku z Wolanowa. To był taki komendant, no i jego podwładny. No i przyszli niby tego, panie, żartobliwie, tego domu. Więc ojciec mówi, zaraz ich spróbujemy, po co one przyszły, tak, do matki. To matka tam zrobiła jakieś kanapki, coś. Nie tego, bo oni tak przyszli z rana i białą kawę podała, a ojciec im postawił pół litra wódki. To oni będą robić, nie? No i kieliszki polał i mówi, proszę, że na oni nie chcieli pić.
przylewy tego, więc ojciec mówi, wyszedł i tam już do tych, do sióstr. Mówi, słuchajcie, oni przyszły sprawdzić, czy wy jesteście w domu, mówi, bo to zaraz przyjadą po was. Mówi, jak one już tak, to oni są tu tylko na czujce, żebyście wy nie uciekli. No i proszę pana, tak posiedziały gdzieś do godziny 12 może. Może po 12. I widać od szosy taki, bo to deszcz był wtedy, taka trochę była błoto. Leci gazik, leci dwóch w tym gaziku. No i wjeżdża od razu na podwórko. No i wpada panie ten Leszek Luboń i drugi łóbek taki rudawy, wysoki. No i od razu do sióstr szykować się. Było to takie zdarzenie, że w czasie mojej, jak myśmy były na UB i te łóbeki, które taki był ten Luboń, to on prowadził śledztwo z nami i on przyjeżdżał bez przerwy, przyjeżdżał i nas tak katował. Śledztwośmy miały okropne. Wie pan, brada, my przeprowadziły. Byłyśmy wszystkie rozdzielone. Było tylko, ja byłam 38, 37, 39 numery. I wie pan tak, jak jedna poszła od godziny 8 rano, znaczy to zeszła o godzinie 8 wieczorem. To znowu drugą na noc zeszła rano o 8 i znowu. I tak następnie. Mi się wydało, że się świat zawalił, że nikogo nie ma na tym śledztwie, tylko my we trzy chodzimy. Po tych schodach do góry, tu w piwnicach, a po tych schodach do góry na tę UB. I właśnie to śledztwo prowadził ten Luboń, ten obóz. I przy nim, wie pan, zawsze było dwóch śledczych. Ale jak zaszła potrzeba, to było i więcej. A to i on prowadził. To on tak katował nas, że, no wie pan, przybrali mi ręce tam do tej szafy i tak stopniowo naciskali na paznokcie, żeby, gdzie jest radiostacja, gdzie oni przechowywali, gdzie który lekarz leczył, który robił tam te buty im robił, gdzie te jeszcze więcej, chcieli jak najwięcej tych ludzi zdobywać. Gdzie jak chorował, gdzie leżał, gdzie wszystko, jak przecież ranny mówi był, to gdzie leżał, gdzie jest radiostacja, no wszystko, o tak nas katowali. A myśmy niczego nie chcieli wydać. W dodatku strasznie im zależało na tym moim bracie, tym Bronisławie, że on tam był, podejrzewali tę sprawę, że on tam był w Warszawie. A myśmy, jakbyśmy wydali brata, brat był wyrokiem, go to tak katowali, tak go bili tak samo, że nie mogli tego śledztwa z nim tu w Radomiu, to jeszcze go odesłali do Kielc i w Kielcach robili to śledztwo z nim. Zabrali tego brata mojego, tak chcieli, żeby koniecznie, żeby coś, co on robił. No i czy Drągala tam u niego nie było, co koniecznie chcieli, chcieli, żebyśmy tego, takśmy były z siostrą obie, że te nasze zeznania się, ona nic i ja nic, w ogóle, nie mogli nic nas wybadać, później go wzięli na śledztwo do Kielc. No i tam był 8 miesięcy w śledztwie był, dopiero go po 8 miesiącach, że nie udowodnili, że myśmy go nie wydali z niczym, bo jakśmy go wydali, to wie pan co by było. Tak dopiero to nam takie ciosy zadawali w śledztwie, że wie pan, bili mnie z tej ziemi, poprzecinali mi nogi, tu mam do dzisiejszego dnia znaki na nogach, ręce. Przysiadów, pobiciu, jak dawali porcje, a te porcje to wydawał, siedział ruski w następnym, tak, przez słychać było na mowę rosyjską. Wydawał mu rozkazy temu Luboniowi, a ten Luboń był okropny, ale z tych wszystkich, wie pan, nieraz to się jak ten Luboń to robił, to później ten Luboń zastosował, wie pan, po tych wszystkich śledztwach, to chciał nam dać jakieś mleczko do picia, że mówi, jak to wam, mówi, dam, to będziecie obie śpiewać, mówi, wy śpiewacie wszystko, ale jakoś to wszystko, nie wiem, nie dali mi tego do picia.
A później to zastosowali, tak jak mnie, zastosowali powieszenie. I powiesili na takim drągu żelaznym, niewandłową do podłogi, a nogami w górę. I tak ja wisiałam dotąd, aż cała siła, to wszystko, ręce były pod kolanami. Ręce, nogi, wszystko było siwe. Ja już byłam nieżywa. Oni z tego drąga, jak zdymali, to ja później, jak doktor przyszedł do mnie i oni robili później na tym drągu takie, żeby rozbujać, żeby pan doczucić mnie. I później lekarz przyszedł z tymi lekarstwami i znowu jakiś dał mi zastrzyk i tam widziałam, że był przy zastrzyku. I jakieś te lekarstwa mi dały i docucili mnie. To ja wtedy dopiero złapałam trochę przytomności. To wie pan, to znowu na śledztwo, bo na sprawę. A ostatnio to wie pan, taki przyjechał do mnie, nigdy na śledztwie. Przyjechał w granatowym, nie był, znaczy w zielonym mundurze wojskowy, miał taką szramę tu. Jakiś to był okropny Rus jakiś, ruski, no ja go tak poczytałam. To on był, wie pan, on był okropny. Tak, który zawarliśmy, jest tylko formalnym przypieczętowaniem tej zrodzonej przyjaźni i współpracy, która się już dokonała i która krzepnie każdym dniem. Niech żyje wieczna przyjaźń narodu polskiego z narodami Związku Radzieckiego. On kazał jeszcze zrobić takie śledztwo, mówi, że ona jak nie będzie mówić, mówi, to na blasy gorący, mówi, będzie miała, posadzimy ją, mówi. Ale mówi, zróbcie, mówi, jeszcze raz taki docisk dobry, mówi, na nogi i na ręce, mówi, w tej szafie. Trzymał mnie z tym Luboniem, a tu trzeci podkładał te ręce, nogi, żeby jak naj z tym dociskiem, żeby w tym czasie muszą mówić. I jeszcze co zrobili, że za to, to jeszcze mnie wsadzili do takiego, wie pan, ciemnicy, to tak z kanałów, taka woda chlupotanie. I mnie, ja myślałam, ja się położyłam na drzwiach i nie widziałam, że ja to przeżyję. I tak co kawałek, to tak jakby szczur z tych rubów wyleciał. Takie chlupotanie i uderzenie. Ja mówię, Boże, jeszcze mnie tu szczuli. Tak, no coś okropnego, wie pan, robili. I to, ale no już później zakończyli po 6 miesiącach. To mnie przywieźli, wie pan, do Radomia pierwszą, a siostrę później drugą. Przyjechałam do Radomia, tutaj do więzienia, to w więzieniu tak samo był prokurator i ten prokurator przesłuchiwał mnie co tydzień i chciał współpracy. Podpiszcie, jak pani podpisze papierosem, wszystko mnie częstował, proszę siadać elegancko, ale my chcemy współpracy z panią. Jak pani będzie pracować z nami, mówi do pani, o pół zmniejszymy wyrok, pani wyjdzie na wolność. Jak pani nie będzie pracować, to pani tu nie wyjdzie z więzienia. I tak katował, ale ja przecież współpracy nie podpisałam.
To było jeszcze przed sprawą. Ale mój brat, jak wyszedł po 7 miesiącach, to do tej sprawy, to była sprawa, były te gończe listy rozsłane jeszcze przed rozprawą. A moja mama, wie pan, byłby taki adwokat krycłowian, znaczy w Radomiu, w Warszawie, który był od tych spraw politycznych. I proszę pana, on mówi tak, przystąpi do sprawy, ale za każde prowadzenie sprawy, jakie wyjdzie, 600 zł od osoby. No weź pan po wymianie pieniędzy 6800 zł, to byłyby straszne pieniądze. Panie, 120 zł to kosztował jej ich rower, panie. I, no ale musiało się jakoś to radzić. Trochę się pożyczyło, trochę było dwie świnie, tam różne by tego, no poszło. No i po pół roku była sprawa. No i na sprawie jest rozpacz straszna, tak. Siostra, dało jej się, proszę pana, ukraść jeden rok. Pomylić ich z tym datą urodzenia. Bo ona była sądzona w KS-ie. Ale nie mogli, bo występowała jako 17-latka. To nie mogli jej dać KS-u. Proszę pana, jak miała 18, to by jej dali karę śmierci. Bardzo to był dobry adwokat. I mama tego adwokata, bo tu była taka Czaplińska, to ona nic nie znaczyła w takich sprawach wojskowych, nikomu nie obroniła. I on, ta mama moja się tak dobrze z nim rozmówiła i on przyjechał na tą sprawę, ten Krzyczkowian, jakśmy miały tą sprawę, jak prowadziłyśmy. Więc ten Bukała był głównym naszym tego. Zasia sąd go postawił, posadził go i mówił tak, czy nas rozpoznał. On mówi, tak, rozpoznałem. To mówi, są te trzy siostry, z którymi pracowałyśmy od 40, mówi, 6 roku aż do 50. A to sędzia mówi, to w jakim by to kierunku było, jakście pracowali ze sobą. A to była taka silna skrzynka kontaktowa. Byłyśmy, mówi, mieliśmy taki silny wywiad, mówię. Udzielaliśmy wszelkie pomocy, mówi. W pomocy, mówi, wyżywienia, w pomocy wszystkich spraw, mówi, wojskowych, cywilnych, mówi. No i jeszcze, mówi, mieliśmy taki wywiad, że jak zaszła potrzeba, to dostarczali nam, mówi, zachowywali broń, przynosili, przewozili broń, mówi, wszystko. I taka skrzydła. A sędzia mówi, no tak, mówi, to były wychowanki, mówi, faszystowskiego bandyty Drągala, mówi. No i wtedy, wie pan, już sędzia, ale siostra się tak mądrze tłumaczyła. Moja, ja też znaczy moje zeznania z siostrą się tak, że się ani ona, ani ja nie wydaliśmy, bo czym byśmy więcej coś powiedzieli, to byśmy tym więcej byli bici i tym więcej byłoby ludzi aresztowanych. A tak to wie pan, nikt nie był aresztowany, tylko ten Kołacz i Jan to go bili od razu, wiedzieli już wszystko. I później w więzieniu też go bili i on przecież tak się na nim mściły, że on w więzieniu zmarł, zamordowali go. W więzieniu. To był starszy człowiek już i przecież i on nie wyszedł z więzienia. No i to się tak wszystko, wie pan, wlekło. Bo już dalej nie mogli tego śledztwa ciągnąć, zakończyli to śledztwo nasze z siostrą i ze mną. I dopiero przywieźli nas, wie pan, przed Bożym Narodzeniem. A w tym śledztwie to się, jak się nas zabrały, ja to tylko byłam w wiatrówkach. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strug i deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Najbardziej były pokrzywdzone, największy wyrok to dostały panie Dźwig. No, duży wyrok dostał pan Kołacz i nie zdążył go odsiedzić, bo zmarł w więzieniu w 7 roku pobytu. No i tato, który miał 11 lat pozbawienie mienia, no amnestia go objęła i odsiedział 2 lata. Dwóch musiało kontrolować, tylko można było powiedzieć, czy wszyscy zdrowi w domu. Koniec.
malina w lesie rozkwitała. Kalina malina w lesie rozkwitała. Nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła. Do swego żołnierza liściki kreśliła. Do swego żołnierza liściki kreśliła. Niedzielę rano, kiedy słońce wschodzi, a w niedzielę rano, kiedy słońce wschodzi, to ten młody żołnierz po koszara chodzi, to ten młody żołnierz po koszara chodzi, po koszara chodzi, ciężkie buty nosi, po koszara chodzi, ciężkie buty nosi, pana porucznika o przepustkę prosi, pana porucznika o przepustkę prosi.